No jak wygląda Cyrus? Rozumiem, że chodzi o różne perspektywy, oczekiwania. Rozumiem, że wielu Polaków oczekiwało, że za polskie poparcie dla integracji europejskiej Ukraina ma zrezygnować ze swojej historii i czytać ją oczami Polski. Tego być nie może. Każdy naród ma swoje podejście. I ja rozumiem, że tu... U nas dziadkowie i chowy urodzin nie obchodzą. Przy wszystkich gestach porozumienia ze strony Niemiec nie można powiedzieć, że Niemcy powtarzają polską narrację historyczną. Każdy naród ma swoją wizję własnej historii, historii sąsiadów. Te oczekiwania były nieuzasadnione, a wsparcie dla Ukrainy było w interesach Polski i samej Ukrainy. To nie był prezent na wymianę. Rozumiem, że teraz mamy starcie oczekiwań, ale to nic strasznego. Trzeba przez to przejść. Polska pewnie za jakiś czas odczuje, że ultimatum jest niedopuszczalny. Polacy muszą uświadomić sobie, że te negatywne gesty mogą mieć odpowiedź. Gdy zniszczono ukraińskie pomniki w Polsce, to od razu się bałem, czy u nas znajdą się tacy sami idioci, którzy coś zrobią na przykład na cmentarzu Orląt. Jak Polacy na to zareagują? Choć mogłoby to zostać uznane u nas za akcję odwetową. Należy do religii, które mają być...